Piotr Korczarowski, dziennikarz, ale teraz Fundacja Inicjatywa Przeciw Cenzurze, to chciałem zwrócić uwagę na samą tę nazwę, że to, że powstają w Polsce takie organizacje pozarządowe, które w tytule mają, że są przeciw cenzurze, to znaczy, że mamy problem. Chciałem bardzo podziękować panu ministrowi, że zechciał w ogóle tutaj przyjść. Mieliśmy okazję wymienić pewne pisma z Ministerstwem Sprawiedliwości. Cieszę się bardzo, że była taka pozytywna reakcja, żeby w ogóle wysłuchać naszych postulatów. Postaram się mówić możliwie krótko i treściwie. Więc główny postulat, o który nam chodzi, uważam, że najbardziej realny do spełnienia, to jest to, aby obywatel polski mógł dochodzić swoich praw z Big Techem przed polskim sądem i tamże Google czy Facebook musiałby udowodnić temu obywatelowi, to byłoby po ich stronie, w jaki sposób ten obywatel polski złamał polskie prawo, z naciskiem właśnie na polskie prawo, a nie jakieś tam amerykańskie czy standardy społeczności, tylko polskie prawo, bo to jest coś, co jest jakby najprostsze do wdrożenia, do wcielenia. Mamy polskie prawo karne, które reguluje, że nie można na przykład promować faszyzmu i takich tam różnych pedofilii, więc oni musieliby pokazać, w jaki sposób obywatel złamał to prawo, że oni zdecydowali się na usunięcie treści. Wszystko inne byłoby dla nich do usunięcia zabronione, bo jedynym odnośnikiem, który ma regulować te kwestie, powinno być polskie prawodawstwo. Jesteśmy w Polsce i jesteśmy obywatelami Polski, więc mamy podlegać polskiemu prawodawstwu i to powinna być nasza busola. I tutaj, proszę państwa, taka rzecz, którą ja sobie wypisałem, jest niepojęta, bo Facebook mówi, że ależ oczywiście możecie dochodzić swoich praw i nawet podaje gdzie. Oni mówią o sądzie okręgu Santa Clara wydającym wyroki wedle prawa Kalifornii. No moim zdaniem to jest kpina, już pomijając fakt, jak przeciętny Kowalski z Polski ma się tam w ogóle zwracać, kierować, no ale Facebook mówi, no ale zostawiamy taką furtkę, no nie jest tak, że nikt was nie będzie reprezentował. Znów odnosząc się do słów pana ministra, rząd też ma prawo się czego obawiać, zwłaszcza ten tutaj w Polsce, bo bywały przypadki, że filmy IPN-u publikowane na YouTube były przez YouTube zdejmowane, bo nie spełniały standardów społeczności, bo mówiły o walce Polaków, o ratowaniu Żydów, a przecież to nie jest narracja, którą powszechnie przyjmujemy. Więc jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo my sobie tutaj dyskutujemy we własnym gronie, ci, którzy doświadczyli tej cenzury, z tymi, którzy chcą ją jakoś uregulować. Natomiast jest jeszcze tak zwana strona społeczna, którą warto byłoby przekonać jeszcze, że problem mamy i że ten problem jak najbardziej jest do regulacji. Szukałem jakiegoś takiego dobrego porównania, które zadziałałoby na wyobraźnię ludzi i myślę, że znalazłem pewną analogię. Wyobraźcie sobie państwo, że w Polsce właśnie mamy kilku dużych operatorów sieci komórkowych. No jest raptem cztery takie naprawdę duże podmioty. I moim zdaniem to jest analogiczna sytuacja właśnie do tego, co mamy z serwisami społecznościowymi. Ich też jest ze cztery. I teraz na wyobraźnię. Ci operatorzy komórkowi podsłuchują nasze rozmowy i nagle stwierdzają, że rozwiązują z nami umowę, bo w naszej prywatnej rozmowie telefonicznej, czy nawet jakiejś tam telekonferencji, stosujemy mowę nienawiści. Mówimy bardzo brzydkie rzeczy, które im nie odpowiadają i rozwiązują tę umowę. Nie do pomyślenia. Tym bardziej, że czterech operatorów stosuje tę samą politykę. Bo tutaj jeszcze zwracam uwagę na to, że my nie mamy alternatywy, dlatego że Facebook, Google i tam wszystkie jeszcze okoliczne, jakieś Twittery, Instagramy, to jest de facto ten sam standard. Oni mówią o standardach społeczności, a to jest jeden standard, skrajnie lewicowy, multikulturalny i tak dalej. Więc wracając do tych operatorów GSM, jeśli nie mielibyśmy gdzie pójść, to byłoby poważne naruszenie praw obywatelskich, gdybyśmy ktoś nam odmówił prawa do korzystania z telefonu, bo to jest wykluczenie społeczne w jakimś stopniu. Więc to się wydaje nie do pomyślenia. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale przecież z operatorami GSM zawieramy umowy, opłacamy, więc nie ma porównania. Jest porównanie i właśnie dobrze, że poseł Sośnierz wrócił, bo on o tym porównaniu mówił przy okazji też tych klocków, że przecież z Facebooka między innymi czy z YouTube'a, pomijając organizacje rządowe, korzystają też firmy
prywatne, korzystają organizacje pozarządowe, korzystają wreszcie partie polityczne. Oni wszyscy bardzo często zatrudniają ludzi, całe sztaby do prowadzenia tych profili. Oni opłacają reklamy, promocję tych profili. Wyobraźmy sobie sytuację, że na przykład partia polityczna wydaje 100 tysięcy złotych na wypromowanie swojego fanpage'u na Facebooku. Facebook bardzo chętnie bierze te pieniądze, Google w ramach AdWords chętnie bierze te pieniądze, a potem mówi, fajnie, że wpłaciliście, wypromowaliście, macie zasięgi, a teraz was zdejmujemy, bo się skończyło dobre. Więc to nie jest zupełnie tak, że coś dostajemy za darmo. Oczywiście jest jakaś pula użytkowników, która korzysta z tych serwisów za darmo, ale tu znów jeszcze jedno porównanie. Jeśli coś jest za darmo, to nie jest produktem, to my jesteśmy wtedy produktem. Natomiast jeśli już umawiamy się, że akceptujemy jakiś regulamin, który dla Facebooka, Google i tak dalej jest wiążący, to dla nas też jest wiążący. To jest de facto umowa. I kolejna rzecz, która w ogóle traktuje nasze państwo po macoszemu z ich perspektywy, jest taka, że w Stanach Zjednoczonych na przykład użytkownicy YouTube, którzy mają tam duże kanały i tak dalej, podpisują umowy. Google przysyła im umowy, trzeba fizycznie podpisać. U nas nie, u nas się klika krateczkę, że tam akceptuje jakieś tam wytyczne ich. I nigdy nie wiemy też jakie. Nigdy oni nie podają żadnej argumentacji. To jest kolejny zarzut wobec nich. Dlaczego dokonali jakiejś ingerencji? Po prostu na przykład w przypadku naszego kanału Emisja TV pewnego dnia zdjęli nam kanał, który miał, nie wiem, 70 tysięcy subskrypcji, po prostu, bo stwierdzili, że jakiś tam film sprzed 5 lat im się nie spodobał. Dlaczego? Nie wiemy. A po miesiącu z powrotem ten kanał przywrócili i nasi widzowie zupełnie nie wiedzieli, czy ten kanał jest, czy nie ma. My w międzyczasie przecież założyliśmy redakcję, prowadzimy firmę, nikogo nie obchodzi. Więc to jest skrajna niesprawiedliwość. I tutaj na koniec zwrócę się do tych, którzy, Marcin Rola wspomniał, nazywają się obrońcami wolnego rynku. Otóż bezprawie, anarchia nie jest wolnym rynkiem. Wolny rynek też musi się odbywać na zasadzie jakichś uczciwych regulacji obowiązujących każdego, a nie, że jak ktoś jest wielkim potentatem branży mediów społecznościowych, to może wszystko. I to nie jest właśnie Facebook piekarenka, którą możemy sobie zmienić, bo nam podała nieświeży chleb, tylko to jest piekarnia, która obsługuje prawie 3 miliardy użytkowników. A skoro tak, to odmówienie nam prawa do tej usługi, z której korzysta prawie połowa mieszkańców Ziemi, no to jest troszkę chyba nie fair i jak najszybciej trzeba się tym zająć. Więc ja tutaj, nie wartościując, który z projektów ustawy jest dobry, trzymam naprawdę kciuki i całym sercem popieram wszelkie próby podjęcia regulacji. Przy czym niestety na koniec muszę powiedzieć, że poseł Sośnierz ma w 100% rację, że przede wszystkim wolność słowa polega na tym, żeby właśnie nie regulować, tylko to jest dozwolone, co nie jest zabronione. Prościej się nie da, a zabronione jest to, co jest opisane w kodeksie karnym. Dziękuję bardzo.